16. edycja Draft Campu, która odbyła się w Brzesku, jest już za nami. Zapraszam do obejrzenia skrótu wielkiego finału między Los Angeles Clippers oraz Cleveland Cavaliers. Sam fakt, że właśnie te drużyny spotkały się w finale, jest o tyle ciekawy, bo jeszcze nigdy w finałach Draft Campu nie mierzyły się ze sobą drużyny spoza pierwszej dwójki. Clippersi weszli do finału z miejsca trzeciego, a Cavaliers aż z piątego. Sama podróż Los Angeles do finału była o tyle ciężka, bo drużyna ta zaczęła rozgrywki od bilansu 3 porażek z rzędu i nie wskazywało nic na to, że będą grać dalej w roli kontendera do tytułu. Jednak zawodnicy weszli na odpowiednie obroty, zrobili niesamowity run, 7-0, w tym 3 mecze z rzędu były wygrane już w playoffach, przez co Clippersi stali się pierwszą drużyną w historii draft campów, którzy nie dość, że dostali się do finału wychodząc z ćwierćfinałów, ale może nie będę spoilerował, zobaczmy co dzieje się na boisku. Po drugiej stronie boiska Witold Kulpiński, bankshot, mamy 2 punkty. Rzut z pół dystansu Mikołaja Sienickiego, piłka odbija się od obręczy, ale wpada do kosza. Clippersi zwiększają coraz bardziej swoją przewagę, kolejny wlot Karłowskiego, po czym pod kosz wchodzi po crossoverze Alex Chmielnicki, zdobywca 16 punktów. Wojciech Bekacz, ładne wejście pod kosz i był to początek walki. Cleveland walczą, nie chcą przegrać tego spotkania, mamy już tylko 5 punktów różnicy. I jesteśmy w trzeciej kwarcie, Bekacz zdobywa 2 punkty, z faulem trafia rzut osobisty i Clippersi prowadzą już tylko 2, ale ładny crossover, podanie do Wysokiego, mamy kolejne punkty, blok po drugiej stronie boiska i mamy 3-punktowe prowadzenie Clippersów, ładny crossover, ale była czapa od Sienickiego. Wciąż są 3 punkty różnicy, kolejny crossover, tym razem piłka wpada do kosza, mamy jeszcze faul i Jakub Olejnik, najlepiej punktujący zawodnik Cavaliers, trafia za 3 punkty, Cleveland są na prowadzeniu. Tutaj trzeba wspomnieć o dobrej grze Jakuba Siedlikowskiego, który się odpalił, efektowne wejście pod kosz i w następnej akcji znowu wchodzi pod kosz, Olejnik trafia spod kosza, jest tylko 5 punktów różnicy, ale Jakub Siedlikowski ponownie wchodzi pod kosz, 8 punktów z rzędu, łącznie zdobył 16 punktów w samej tylko czwartej kwarcie. Mamy 6 minut do końca, Olejnik, dobry zwód pod koszem, piłka wpada i w kolejnej akcji to Wojciech Bekacz zdobywa punkty, ładne wejście pod kosz, efektowny Eurostep, piłka wpada do kosza i dobry zwód podkoszowy Aleksa Chmielnickiego, obrońca niepotrzebnie łasił się na przechwyt w tej sytuacji, Siedlikowski dopełnia dzieła zniszczenia. Mamy 12 punktów, jest to najwyższe prowadzenie w całym tym spotkaniu. Cleveland jeszcze próbowali zmienić losy tego spotkania, mamy tylko 7 punktów różnicy, 4 punkty różnicy po tej trójce Olejnika, ale niestety czasu już zostało za mało. Clippersi wygrywają finał 16. edycji Draft Campu, 64-57. Najlepszym zawodnikiem ze strony zwycięzców, a także nieformalnym zdobywcą nagrody MVP finału został Jakub Siedlikowski, zdobywca 21 punktów, z czego aż 16 zdobył w ostatniej, czwartej kwarcie. Warto wyróżnić również Aleksa Chmielnickiego, zdobywcę 16 punktów oraz 14 zbiórek. Aleks na co dzień gra w Hiszpanii, jest też zdobywcą nagrody najlepszego podkoszowego zawodnika Draft Campu. Po stronie Cleveland Cavaliers najlepiej zagrali Jakub Olejnik, zdobywca 29 punktów, który nie mylił się z linii rzutów osobistych, 9-9. Chłopak ma ogromny wachlarz ofensywny, jest to jego trzeci draft camp i jeśli chodzi o kategorie statystyczne draft campów, zajmuje 4 miejsce w historii draft campów ilości trafionych trójek, 33 trójki w 27 meczach. Bardzo dobrze zagrał również Wojciech Bekacz, zdobywca 18 punktów, bardzo dobry obrońca, świetny strzelec. Na teraz to już jest wszystko, 16. Draft Camp przechodzi do historii. W imieniu organizatorów dziękujemy za wspólny obóz i mamy nadzieję, że wszystkim się Wam podobało. Po więcej informacji na temat minionych, jak i przyszłych kampów zapraszamy na naszą stronę internetową oraz fanpage na Facebooku.